magiczna skrzynka wujka barona. A jak? Co z tego, nie mam co robić, bo mi koń spie. No właśnie, gdzie jest koniu? Jest! O, jest, jeszcze jest! Żyjesz zakładem. Pozbywamy się sprzętów, robimy miejsce do unboxingu. Dmuchnij w zbiornik. Jak paliwa nie ma, no to jak będzie paliwa? Koniowi chce się pić, to przecież nie będzie prowadził wozu. A jak chcesz się bryknąć? Na salony dzisiaj na baron sama. Chodzimy. O, nowa podłoga, popatrzcie, jeszcze nie porysowana. Ale wypić to tu łatwo. A jak jest ślisko, chłopie. Ej, ale ogólnie to fajnie tu. Nie, no spoko. Dużo lepiej niż wcześniej. Nie? Jest tak, wiesz, że wchodzisz i nie masz tutaj zamkniętej takiej budy, tam jakiś backstage taki, że tam nikt nie wchodzi, tylko widzisz, że możesz sobie tu, wiesz, bujnąć się do przodu, nie? Tutaj gadżety. Fajnie, fajnie, no. Piękny. Uchwycik. Kurde, baron to jednak jest majster. Wielobranżowa działalność barona. I zaraz tu się pojawi stół chirurgiczny wraz z RCZ-em. Doktor Baron. A ja, otwieranie. Ty we dwóch to szybciej będzie szło. Nie, no, tak za półtora, bo to lewa ręka jednak, nie? 3, 2, 1, idzie. Idzie. O my Buddha. Ale jest duży gaźnik. Gaźniczek, zobacz. Fabrycznie. Duży gaźnik? Tak, fabrycznie. A jak się nazywa? Duży gaźnik. Duży gaźnik. Nie, tu jest. Nibi. Nibi. Jest ogólnie przy unboxingach, bo zakładam, że ty nie jednego już otworzyłeś. Aha. To jest jakiś taki proces, że najlepiej tak zacząć? Czy to jak leci po prostu? Jak leci chyba. Zależy jaki masz dzień. A, dobra. Czyli wszystko zależy od dnia i pogody. No jakiego masz konia? A. Półtora konia, tak. Jak masz pół konia, no to ci pentagon, ale jak masz takiego jak ja mam, to jest elegancko. Jest elegancko. Ogólnie od którego roku są takie plastiki? Bo to było zmienione, bo ja pamiętam, że Shifu ma starsze plastiki, a już na przykład Miłosz ma nowe. Chyba 2 lata temu. Chyba tak, które... zawsze. Musisz sobie dokręcić, bo panowie, albo panie, nie wiem, kto to skręca z Chin. No. Nie dokręcają. Nie dokręcają. Nie, nigdy. A czego? Ale to wszystkie prowadnice. Aha. Ale czyli tak, tylko no, prowadnicy? Podstawa, no. Prowadnica, tutaj półki, musisz sobie posprawdzać wszystko. To. Czyli tak. Lepiej posprawdzać wszystkie śruby ogólnie, czy nie da się ich jeszcze tak. Dokręcić? Tak. Zawsze, no. No widzę. Podniosłbyś tył, ja będę celował śrubką. Przycelowane? No baron, no masz problemy. Nie mam. Czemu się go poruszać? Nie, jest elegancko. A poruszać, poruszać pewnie. A co to? To jest filtr? Tak, to jest ten nowy filtr. Ty kurde, jaki karzeł. No ale on jest fajny. A tutaj co jest w tym pudełeczku? Proszę, instrukcja obsługi. O no. Korzystałeś z niej kiedyś, baron? Nigdy, nawet nie wiem co tam pisze. A no. Wyobraź sobie, że robisz operację, faktycznie robisz na przykład przestęp serca, nie? I masz instrukcję obsługi, jak się to robi. To rzyma do czego? No, no. To no. Ty zakładaj klapacz. Dobra, będę zakładał. A ja będę zakładał kierę. Okej. Okay. Zawsze to będzie. Na dwa fronty. Widzicie? Za niski ten koń. Musi sobie tu podstawkę zrobić. 1,70 m w kapeluszu, no to co no jakie to... masz wymagania? Ty, no dobra, masz 1,70 m wzrostu i taki RCZ to jest dobry na ciebie czy nie? Sam raz. Sam raz. No, bo haku było trochę za małe. No. Bo waliłem kolanami w kierownicę. A, to najgorzej. Ja mam 1,74 m, także jak to 4 cm robi różnicę, to RCZ jest spoko, RCZ jest sam raz. Uh-huh. Jeszcze w sumie najlepiej z tych wszystkich modeli to jeździ mi się na bigu. Pierwsza rzecz, albo druga rzecz najważniejsza po pierwszym wyjeździe to jest sprawdzenie, czy masz napięty łańcuch, no. Lub jak jest luźny. No nie? Teraz jest na przykład, teraz jest ok, jest optymalnie, ale wyjedziesz do lasu, przejedziesz jeden bak i ten łańcuch się wydłuża.
Po czym, jeśli go nie naprężysz, no to spadnie ci ten łańcuch i rozwali ci cały tutaj ten plastik. Magneto i tak dalej, no. O, to lipa. A wtedy zapraszamy do sklepu. Jak nie chcecie dostać zaproszenia do sklepu, to lepiej tak zrobić. Jak chcesz to sam zrobić, to jeszcze musisz kupić ściągacz do magnetu. A to taki klucz jakiś specjalny? Taki, no, taki specjalny klucz. Bez tego no nie ściągniesz. Kiedyś tam jakimiś śrubokrętami próbują chłopaki coś też się... Za moich młodych lat, czyli to już prawie jak... prawie jak arka tego Noego pływała, no to właśnie to było... To wtedy Baron, się ściągało Baron, ty tam gwoździe przybijałeś w arce Noego, nie? Tak, nie, ja ci powiem, że u mnie Noe był na osiemnastce, wiesz, to, nie ma, to nawet nie ma co tam gadać, no. Mam psa Fiflone. O. Pies się nazywa Fiflone, jest elegancki. Znaczy, to jest ogólnie suka. Tu jest podana data produkcji i który miesiąc, bo często jest tak, no nie, że ktoś sprzedaje pitbike'a używanego i mówi, że jest rok 2020, kupiony w 2020, a potem się okazuje, że był z 95. To jeśli jest ta tabliczka, no to tu jest wszystko podane, bo to jest rok 2020, 11 miesiąc, no nie? Czyli świeżutka dostawa. O, ja na przykład jeszcze, wiesz, to se zawsze obcinam trochę, nie? Żeby był krótszy? Syk, żeby był krótszy, żeby tak nie... Nie dyndał? Nie dyndał, bo spadnie. Ty, no dobra, ale jest sobie ten cyndzelek, nie? Noego. Do czego on służy? Jak ktoś jeździ bez tego, to co się może dziać? Wylewa się paliwo właśnie na orzeszki. A czekaj, jeszcze tu trzeba, bo to na pewno Chińczyki tu zrobiły, a może nie? Nie, patrz, tu. Ty, no, nie zakleiły. Nie zakleiły. Ty, no, ale kurde, już wygląda. Co mnie psikać? No, żeby nie śmierdziało, nie? Oj, to tak się lepi do wszystkiego, kurde, dostał. A na ile taki szpraj wystarcza? O kurczę, długo. Ten długo, no. Ten jest duży. Ten jest duży. Super, jest fajnie. To może sobie to ściągniemy od razu do tu, pyk na stolik i sobie założymy koło. Będzie nam szybciej i łatwiej. Tak, tylko wiesz co? O, ale se leci. O! O, pyk. Jaka bańka. Pierwszy raz widzę taką bańkę. RCZ-a nie lubię palić, kurwa. Kopię? No, kopię. Oddaję. MRF lubi oddać. Ty, a on ma taką tą siateczkę tutaj w wydechu. No, to jest na muchy. Skręciłeś jak zapalał, czy nie? W sumie jeździł kawałek, ale ty się przejeźdź jeszcze, Baron. Ja myślę, że to nie zaszkodzi niczemu. Bo to Dawid tak pojechał, tylko tutaj kawałek. Czyli tak jak koń pomocy. Tak. Fajne też przy tych nowych gaźnikach, nie, że są obroty sobie. No, jest duży do pokrętu. No, ręką elegancko pokręcisz. Pokaż, bo ja nie wiem, o co chodzi. Tu jest, widzisz? A no. Od obrotów i zawsze sobie troszkę podniesiesz, skręcisz, ty, ale fajnie. A nie, że śrubokręt musisz za każdym razem. Jakbyś miał kupić pierwszy motor, nie? No. To byś kupił RCZ-a czy RC? Czy jawkę? Kurde, kupiłbym, szczerze? Zależy, ile bym miał pieniędzy, nie? A, no właśnie, budżet. Ja w twoim miejscu kupiłbym sobie jawkę z silnikiem od RCZ. Tak, a tam jest wałeczek. Tak. Tam tylko lekkiego magneta brakuje. I by był RCZ. Nie, ale ja bym kupił sobie, wiesz co, zależy, ile bym miał kasy. Wolałbym sobie kupić RCZ-a, dlatego że no potem do RC musisz i tak dołożyć. Bo jak już zaczniesz pracuje, dobrze jeździć, nie? Tak. Brakuje. Czyli co, otworzyliśmy takiego wariata, dziennie takich 10 otwierasz. O, żeby tylko. Żeby tylko? No. Jawkę czasem zapalę jawkę, no. Ale nie, no jest okej. Okay. No i dobrze. Złożyliśmy takiego gościa dzisiaj tu z moim pomocnikiem, koniem. O, proszę, o właśnie, jest. Jest. Co? Lewa ręka, pseudonim koń, albo na odwrót, nie wiadomo. MRF złożony, bądźcie zdrowi, nie połamcie dużo rąk. Dokładnie, zdrowia!